Ale będzie odcinek, słuchajcie, genialny. Świetnie to pokazujesz, tą dłoń na końcu brudną z ropy. Naszych widzów o kontynuację tematu gorlic, wojny i ropy naftowej. Wracamy specjalnie dla Was. Jesteśmy znowu w Gorlicach z naszym lokalnym ekspertem i przewodnikiem Kazimierzem. Cześć, dziękuję, że o tak wczesnej porze zgodziłeś się nam towarzyszyć. A zaczynamy od takiego krótkiego wstępu, ponieważ tutaj odtworzono dla turystów specjalnie austro-węgierskie i niemieckie okopy z I wojny światowej, gdyż stąd siły Kaisera oraz Franciszka Józefa, wtedy jeszcze żył, tak, ruszały w tamtym kierunku na Rosjan. I tu jest taka ścieżka, odtworzona oczywiście, jak już wspomniałem, w miejsce oryginalnych okopów, które się niestety nie zachowały, no bo to już ząb czasu, ponad 108 lat. Odtworzone, żeby sobie mogli turyści przejść i mniej więcej zobaczyć, jak to wyglądało. Musicie też wiedzieć, że ten las jest lasem, podobnie jak na polach Flandrii, nowym. Tutaj w czasie ofensywy gorlickiej były wyłącznie malutkie krzaczki, a i te zryte milionami pocisków, więc wszystkie te drzewka mają maksymalnie 107 lat, prawda? Tak, może nawet mniej. No, ale maksymalnie, bo nie mogły być posadzone przed 1917. No, raczej z tego wynika, że nie. Także rzućcie tylko okiem tutaj, jak wygląda ta ścieżka. No nie jest ona jakoś genialnie fascynująca, ale my jesteśmy tutaj głównie po to, żeby dla Was znaleźć żywą, istniejącą nadal kopalnię ropy naftowej. Wskazaliśmy Wam w poprzednim odcinku pierwszy szyb. Niestety jest on zasypany, jak widzieliście. Niemniej jednak z tego samego okresu, lata 50. XIX wieku, nasz kolega Kazimierz znalazł dla nas istniejące do dzisiaj szyby, kopanki, z których wypływa i ropa naftowa, i czysty gaz ziemny. I spróbujemy tam podpalić świat. Idziemy. Fragment ścieżki edukacyjnej przebiega przez oryginalne austro-węgierskie okopy, wzmocnione oryginalnym, można powiedzieć, takim szalunkiem z kamieni, które setki, a nawet tysiące żołnierzy zbierały tutaj w okolicznych lasach, żeby wzmocnić ściany okopów. Oczywiście dzisiejsza głębokość okopu to jest jakieś 30% okopów oryginalnych, które, jak wiecie doskonale, musiały skrywać całego człowieka, plus jeszcze dawać możliwość ustawienia stopnia dla stanowiska strzelniczego. Dopiero wtedy względne bezpieczeństwo można było ludziom zapewnić. I o ile we Flandrii czy pod Verdun okopy były głównie wzmacniane workami z piaskiem, a u Niemców nawet betonem, tak tutaj, jak widzicie, oryginalne 108-letnie konstrukcje ze zwykłych polnych kamieni. Chociaż z drugiej strony uderzenie
pocisku artyleryjskiego w bezpośredniej bliskości tej konstrukcji powodowało, że kamienie działające jak odłamki zabijały wszystkich, którzy znajdowali się w ich zasięgu. Także nie wiem, czy był to najbardziej fortunny pomysł. Ale idziemy dalej w poszukiwaniu ropy. Także jak widzimy, jesteśmy w miejscu, gdzie jest dziura w ziemi. A ta dziura w ziemi nie jest przypadkowa i ta czarna substancja na dnie i ta czarna tafla tej substancji. Nie zwracajcie uwagi na to, co pływa, bo to jest pień drzewa bukowego. Jakiś łowóz wrzucił. Co to jest konkretnie? To, co pływa, czy to z boku? To jest drzewo bukowe, bardzo ciężkie, które nie udało się wydobyć stąd niestety, więc nie, już tutaj sobie pozostanie. Niech mina się tym zainteresuje. Natomiast jest to ostatnia ze znanych nami widocznych jeszcze kopanek, która tutaj istnieje. Z racji tego, że większość kopanek samoistnie zostało już zasypane na skutek upływającego czasu. Poza tym inne kopanki permanentnie zakopuje kopalnictwo naftowe, nie wiem dlaczego, niszczy ślady historii tak pięknych okazałości geologicznych. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Tak jest, dokładnie. Nie wiem, co boli od 200 lat prawie to wszystko tutaj stało, nikt się w tym nie topił, było odpowiednio zabezpieczane. No ale pomijam ten wątek, idziemy dalej. Jest to bardzo czysta ropa, porównywana do ropy z Kuwejtu, bym powiedział śmiało. Wynika to z tego, że jest bardzo ciemna, więc kolor świadczy o małym zasiarczeniu. Inne także mamy w kolorze oleju rzepakowego, o, totalnie denne, więc nie ma co nawet porównywać. Bardzo czysta ropa, to jest kopanka naturalnej wielkości, ona poniżej jest ocemplowana drewnem, którego już tutaj nie widać, bo się praktycznie ziemia zapadła. Jaką ma głębokość, jakby tam włożyć? Nie wiem, słyszałem, że nawet do 100 metrów puszczano górników, kilkadziesiąt metrów zapewne ma, 30-40, nie mam pojęcia, nie podają tutaj źródła. Czuję. Ja konkretnie. Przerwę ci, bo czuję zapach, jakbym przechodził obok pracującego silnika czołgowego. To raz. Taki zapach. Olej napędowy IZ-40, tak. Jak się używa w wojsku. Znaczy, na pewno sieje grozą, co nie? Taki sam zapach można także spotkać na stacjach PKP, bo torowiska często były ropowane, podkłady torowisk. Tak, dlatego są takie czarne i takie śliskie. Dokładnie. Jak również można ten zapach sam poczuć w starych zamkach, bo w zamkach często też impregnowano właśnie drzewo, podesty czy balustrady ropą naftową. Albo dziegciem. Tak, albo dziegciem. Dokładnie. To jest naturalnej wielkości kopanka w kształcie prostokąta. No przy takiej zachował się kształt. No, zachował się rzeczywiście. I górnicy tutaj schodzili, byli spuszczani na takich platformach czy wiadrach. Też. Czy też mieli drabinę? No, drabina raczej tutaj nie była skuteczna. Nie, i w ogromnym niebezpieczeństwie. Przy możliwości zatrucia się gazami, przy możliwości zapłonu metanu, prawda? Tak. No zdarzyło się, że kilku górników wyleciało w powietrze. Kilka razy, zaiskrzeniem. Pewnie kilkadziesiąt albo nawet kilkaset razy zasypane zostały te, bo przecież wiadomo, że to były prymitywne, ręcznie robione te oszalowanie, prawda? Jakiś ruch geologiczny mógł ich wszystkich pogrzebać. Tak, no często dochodziło do zapadni, do ścisku ziemi, więc mnóstwo górników też zostawało już pod ziemią. Mogę to w ten sposób ująć, że chodzimy po wielkim jednym cmentarzysku. Akurat nie tutaj, ale wielu górników zostało pod ziemią z racji tego, że technologia w tamtych czasach nie pozwalała też wydobyć górnika z głębokości ponad 60-80 metrów, prawda? I przeważnie tam już nieboraki zostawali. Dzisiaj nierzadko górnicy zostają na zawsze i trzeba ich 6 miesięcy wydobywać później. Ale to jest to, co widzimy na powierzchni, to jest czysta ropa naftowa, którą gdybym wlał teraz do jakiegoś starego silnika diesla, to by pojazd odpalił. Tak, rzeczywiście. Słyszałem od tubylców, od w ogóle starszego pokolenia, że taką ropę bezpośrednio lali do tak zwanych capków. Nie wiem, czy kojarzysz capka, traktor jednotłukowy. Charakterystycznie pracował jego silnik, jak metronom, tap, nie? Jak również do ciężarówek, do starów, majzlów tak zwanych. I to podobno jeździło, kopciło, filtry się cholernie zapychały, ale jechało. Dawało radę. Jak ktoś ma jakiś wolny czołg T-34 i potrzebuje paliwa, to. Niestety obywatel JC zrobił zasadniczy błąd, bo kupił hybrydę, więc gdyby kupił diesla, teraz miałby darmową podróż do domu, a tak to figę znakiem. Nabierzemy? Nabierzemy, jasne. No i nabieramy, żeby wam udowodnić, że to nie jest żadna chucpa. Uważamy. Uwaga, ja się odsunę. Koszulę obywatela. Żeby nie stać się człowiekiem pochodniu. Jak wpadnę do środka, to proszę mnie ratować, dobra? Dobra, to. Bo nie chcę tu zostać na wieki z tym pniem. Wyglądałbym jak jeden jegomość, który sobie szyi nie mył. I wyciągasz.
nie parówki, ale butelkę pełną czystej ropy naftowej. I teraz powolutku wylewamy. Tu się las nie brudzi, bo to wszystko jest czysta natura. Tak, natura płonie na nowo. Przybliż, więcej ropy, więcej. Więcej ropy. Numer powtórzymy przy drugiej kopance, ok? Dobrze. I od co obywatel sobie sama bierze. Zobacz, jaka jest struktura tego. To jest jak syrop. Łudząco podobna do Pepsi-Coli, ale można się pomylić, także odradzam spożywanie, bo ma jak każdy zresztą olej skalny silne właściwości przeczyszczające. A poza tym substraty w niej zawarte mogą zatruć człowieka, więc co, jeszcze jedna buteleczka? Tak, tak. No proszę. Musimy bardzo zrobić dużą kałużę. A ja. Żeby każdy widz się przekonał, podpalamy że to im nie nogę, jest nie? Żadna chucpa. Czujecie zapach? Piękny, co? Bliżej. Dobrze. Jest ostrość złapana idealnie. Jak widzicie na powyższym przykładzie, jest to czarna, a jakże jaka inna miałaby być, czysta ropa naftowa, jedna z najbardziej czystych jakościowo na świecie. To szlachetnie. Mówiłeś, że tak. Porównanie do kuwejckiej ropy, tylko tam chyba jest jej trochę więcej. Gdyby u nas zainwestować kilka miliardów, to nie wiem, czy złoża ropy pokryłyby koszty tych inwestycji. Nie wiem, dlaczego nie wydobywamy tutaj przemysłowo, czy wydobywamy jako Polska. Do lat 90. jeszcze wydobywano tutaj ropę naftową, natomiast teraz stwierdzono, że już odwierty są całkowicie wyeksploatowane i że w żadnym stopniu nie kalkuluje się robić nowych odwiertów. Chociaż jest to nieprawdą, bo mówię, paradoksalnie zasypuje się kopanki, a z drugiej strony lasu widzę, że kopalnictwo jedzie, robi nowe odwierty. Z Gdańska potrafią ludzie przyjeżdżać, brać tą ropę do testów i nie wiem, czemu niby to miałoby służyć, nie? Ale rzeczywiście podobno pod Łupkiem Karpackim zalega mnóstwo ropy naftowej i być może warto by się było przez niego przebić. Natomiast przy ostatnim odwiercie Franciszka w Synkowej Bodej czy w Ropisy Górnej ostatnio mieliśmy duży wypływ ropy naftowej z gazem, wymieszany z wodą oczywiście, to jeśli byśmy chcieli uruchomić ten odwiert na nowo, należałoby wpłacić kwotę 6 milionów złotych na sam w ogóle start. Więc czy to się mija z celem, czy nie, to no bo na pytanie. Wydobywanie ropy, z tego co ja pamiętam, należy mieć licencję, która jest, czy koncesję nawet, która jest ekstremalnie droga, no bo nie każdy może, niby jest swoboda działalności gospodarczej, ale pewne dziedziny życia są właśnie koncesjonowane, żeby żadne wrogie elementy nie przejęły na przykład nam gospodarki energetycznej. To też, ale powiem tobie, że ustawa z 2011 roku o paliwach kopalnych nie pozwala też eksplorować terenu zwykłym kowalskim. Dawniej można było, na przykład popatrz na wielu możnowładców, którzy posiadali swoje pola, folwarki. Mieli prawo kopać, byli bardzo bogatymi ludźmi, mieli prawo ją sprzedawać, natomiast dzisiaj ogranicza całkowitą jego sprzedaż, nie? Przecież można było uzależnić, wiadomo, że bogaty naród to bogate państwo, uzależnić naród i pozwolić ludziom sobie kopać na własnych działkach. Jak w Teksasie. W umiarkowanych ilościach, tak, pan na cenie, będę tutaj zdradzał nazwiska, który ma w Teksasie swoją kopankę, Kiwon, stale pracujący, z czego ma oczywiście bieżący dochód, stały. No i to mu przynosi wymierne efekty. A teraz pójdziemy na drugą stronę tęczy, żeby znaleźć kolejną kopalnię ropy naftowej i tam przeprowadzimy pewien naukowy i niezwykle niebezpieczny ogniowy eksperyment. Tak? To za pół godziny, a u was za sekundę. Znajdujemy się obecnie przy przedostatniej kopance. Ostatnio także miałem okazję odkryć. Spójrzmy do środka. O co w tym wszystkim chodzi? To jest pierwsza studnia, którą cembrowano. Proszę zobaczyć, jaki ładny szalunek wokół. Jest ona jest nieco promieniem szersza niż samo wejście do studni. Jest pięknie odcembrowana i zaimpregnowana ropą. Także to drewno prawdopodobnie ma spokojnie kilkadziesiąt lat. Niestety coś się okazuje. Na początku to jest opuszczano górników, którzy wydobywali urobek. Natomiast później, wiadomo, świadczy o tym ocembrowana studnia, która zabezpieczała osuwające się boki. Natomiast po włożeniu do środka metalowego pręta okazało się, że jest zaczopowana betonem. Czyli wynika z tego, że pierwszy tutaj był zwykły urobek, zwykła kopanka. Natomiast w późniejszym okresie zamontowano kiwon, który wysączał ropę naftową. Niestety, tak jak mówię, z betonem zalano od środka i próżno tutaj teraz ropy szukać. Jest wymieszana ropa z wodą i to wszystko.
Mówiąc, że za pół godziny będziemy na miejscu, okazałem się być zbytnim optymistą. A pesymista to jest były optymista dobrze poinformowany. Teraz już wiem, że dwie godziny potwornego wspinania się, dlatego mogę być nieco mokry, ale to jest cel naszej wędrówki. Niejaki borowik szlachetny, o ile pamiętam po łacinie, Boletus Rufus. Znakomity, a będzie do barszczu na Wigilię. Oczywiście żartuję, to jest cel naszej wędrówki. Nie te bale tutaj, tylko to, co jest pod nimi. I nasz kolega Kazimierz za chwilę nam opowie, bo on jest tutaj ekspertem. Dlatego przyszliśmy do tej dziury w ziemi przykrytej pniami zczerniałych brzusz. Tak jest, zabieramy się do pracy. Otóż te drzewa należy usunąć z tego miejsca z racji tego, że zabezpieczają teren przed ewentualną zwierzyną i wpadnięciem doń. A tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaką ma głębokość, kilkadziesiąt metrów przynajmniej, więc trzeba uważać. Poza tym nie chcę Was straszyć, ale tego typu kopanki zapadają się często w promieniu 5 metrów od źródła, więc jest szansa, że solidarnie wszyscy w imię nauki poświęcimy się i polecimy w dół, do samych piekieł. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że przeżyliśmy. O tak. Nie ma żartu. Dawniej ludzie myśleli, że wypływająca czarna ciecz z ziemi jest pochodzenia diabelskiego. Nawet alchemicy używali ropy do różnych swoich doświadczeń alchemicznych. Ludzie się bardzo tego bali, z tego względu, że po pierwsze miało specyficzną woń, a po drugie wydobywające się bąbelki gazu sprawiały, że ludność tubylcza określała te studzienki jako gotująca się diabelska zupa. Po staremu, że czarci ważą strawę. To jest jedyny w swoim rodzaju unikat geologiczny, osobliwość na tym terenie. Jest to ostatnia kopanka, która jest niedostępna dla turystów. Tak jak mówię, obywatel JC ma ten zaszczyt tutaj dzisiaj być, bo sobie na to zasłużył wraz ze swoją małżonką, którą bardzo pozdrawiamy. I co? Ta ropa akuratnie ma delikatnie, proszę zobaczyć, odcień zielonkawy, prawda? Ona przechodzi przez zielonkawy po brązowy. Karbon. Karbon. A, odnośnie karbonu, słuchajcie. Okazuje się, że ropa naftowa jako tako. Jest to olej zamknięty w skale fliszowej w łupku karpackim sprzed milionów lat, z epoki karbonu właśnie i triasu. Niesamowite, prawda? Kiedy jeszcze tutaj właśnie na te tereny Małopolski, Podkarpacia, Beskidów generalnie wylewały prastare oceany, tetydy. Mezozoiczne. Tetydy, tak, zgadza się. Także dotykamy teraz historii. Chwila jest wiekopomna. Obywatel JC z pewnością będzie chciał zamienić się w pierwszego górnika naftowego jakby miał, i nabierze troszeczkę ropy, tak? I albo zapałkę wrzucił tutaj, byśmy zapalili ziemię. Nie ma problemu. Całą ziemię. No i może później, nie? Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa, także zrobimy to później. Tu się unosi gaz ziemny cały czas. Tak. Zresztą widzicie to na przybitce, którą Wam pokazujemy. Cały czas bulgocze, no bo jak ropa, to i gaz. Można pokazać, może zbliżenie. Rosja jeszcze nie upadła. Możesz sobie rękawy podwinąć, jeden zegarek ściągnąć, albo lewą ręką. Poczujesz, czym jest zew natury. Ropy sprzed milionów lat. Cudo, nie? Ja się tak strasznie jaram tą ropą. Jest taki odcień delikatny. Delikatnej zieleni, ale po nabraniu do butelki jest czyściutka, brązowo-czarna. Piękna ropa. Chciałem jeszcze dodać i nadmienić, że wbrew temu, co podałem źródła Wikipedii, kopanki, nie nazwę tego miejsca, żeby zachować tajemnicę i powagę sytuacji, te kopanki są prawdopodobnie starsze niż ta z Waszego pierwszego odcinku, spod drzewa. A z czego to wynika? Tutaj były naturalne wypływy skalne na płytkie odległości i tutaj właśnie pierwsze ludzie kopali różnego rodzaju dziury, jamy. Dopiero w późniejszym etapie zaczęto studnie zabezpieczać drewnem i cembrować na wypadek ewentualnych niepotrzebnych, przykrych zdarzeń. Czyli to stało w pierwszej połowie XIX wieku? W pierwszej, dużo wcześniej niż tamta właśnie spod drzewa. Tu należałoby korektę wprowadzić do Wikipedii. Dlatego właśnie przyjechaliśmy znowu, żeby uściślić. Znaczy dowiedziałem się też przy okazji od tubylców, od starszych ludzi, którzy właśnie przekazali mi taką informację, że jednak ta kopanka jest najstarsza. Jedna z najstarszych. Na świecie? Zanim zaczęto eksplorować, na świecie tak. Zanim zaczęto eksplorować w pustym lesie kolejne. Na świecie. Na świecie, rozumiecie? Rozumiem. Niesamowite. Powiem tak jak Jerzy Hoffman do mnie. Rozumiesz ty mnie? Tak. Na świecie. Chciałoby się tu wskoczyć, nie? Dać nura. To co? To co? Teraz obywatel JC dokona rzeczy niezwykłej.
zanurzy własnoręcznie buteleczkę i nabierze czystej ropy naftowej z terenu Beskidu Niskiego. Proszę bardzo, już podkładamy folię, żeby nie pobrudził sobie spodni eleganckich. Nad wyraz elegancki jak na wycieczki leśne, ale spoko. Przepraszam widzisz za to, że się wybrałem w takim stroju do lasu, ale wczoraj byliśmy na raftingu na niezwykle zdradliwej rzece Poprad i całe moje ubranie i buty znalazły się na dnie rzeki. Nie mam innych, bo nie wyschły. Śmiało. Uwaga, zrób zbliżenie jak nabieram. Mhm. Ja nie młodnieję. Mhm. Nie pokazuj, że jestem łysy. Kiedy? Mhm. Już. I proszę uważać na diabły wciągające za ręce. Bulgoce? A to powietrze tylko. Jest kulej są. Dobra. Jako, że jestem zwinny jak pantera, pokazuję i objaśniam. Zapach stacji benzynowej po odjeździe tira, który właśnie zatankował 600 litrów ON. Ach, szkoda, że nie możecie poczuć przez ekran tego genialnego zapachu. Trochę jak terpentyna. No bo terpentyna robi się z tego, prawda? No ba mało, znacie doskonale tak zwaną maść ichciolową, prawda? Tak, ja właśnie to robi się z ropy. Możemy pokazać zbliżenie ręki, jak to wygląda? Taki piękny kolor. Mhm. Dodam tyle, że ropa naftowa działa antyseptycznie, więc ma właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Możesz lać, także, możesz tak, lać no dobra. Już tak proszę bardzo. Zaszkodzi. Nektar bogów. Ale fajnie. Podziemia Hadesu. Na tym leży ta ziemia. Na tym leży cała ta ziemia. O. Jak to było w tym słynnym filmie z Danielem Day-Lewisem? There will be blood. There will be oil. Tak. Teraz zrobimy to eksperyment ogniowy, tak? Można śmiało w koszulę sobie wyczyć rękę, bardzo łatwo się puszcza. Tak, teraz ją zapalimy. Przy kopance zapalimy w samym środku lasu. Ale będzie odcinek, słuchajcie, genialny. Świetnie to pokazujesz, tą dłoń na końcu brudną z ropy. Ach. This is all wrong. A teraz przeprowadzimy eksperyment. Podpalimy substancję, którą żeśmy wydobyli z ziemi, z kopanki. I udowodnimy wam, że to jest prawdziwa ropa naftowa, a nie woda przybrudzona Pepsi-Colą. W miejscu bezpiecznym, z dala od lasu oczywiście. Tak, 200 metrów od lasu jesteśmy, celowo, na mokrej ziemi. Neron, który podpalił Rzym, był dla nas inspiracją. Teraz jest Troja ogromną pochodnią, ofiarnym stosem i pogorzeliskiem. Okej, okay, spróbujemy. Ropa ma wysoką temperaturę zapłonu, ale może uda się nam podpalić. O, i teraz popatrzcie, jara się jak przysłowiowa córka Stanisa. Można się ogrzać, płomień jest bardzo tak, przyjemny. Tak, kiełbaska idealnie by smakowała. Mhm. Jest taki posmak natury, bo przecież to jest olej skalny prosto z ziemi. Dlaczego miałby być mniej ekologiczny niż jakieś szczapki z brzozy, nie? Czy niż mój stary dobry diesel. Niesamowicie się dymi też, nie? Tak, jak się jedzie ze starym autobusem marki Autosan, to właśnie takie efekty z rury wydechowej. Ale powiem tylko tyle, że słynna Gerta, tak miała na imię? Szwedka, która jest proekologiczna. Greta. Greta, okej. Okay. Byłaby dzisiaj z nas bardzo niezadowolona. How dare you! Tak. Jej odrzutowiec na pewno mniej nafty spala niż... Mniej galonów tą zrzuca. Także widzicie, że zaiste prawdę powiadamy, iż skarb czarne złoto znajduje się bezpośrednio, dosłownie metr pod powierzchnią gościnnej gorlickiej ziemi. Fascynujące. 98 oktanów. Nie wiem, czy się w ropie naftowej też to liczy.
Oczywiście ropy nie lało się bezpośrednio do lamp naftowych, tylko już, prawda, jak sama nazwa mówi, naftę. Tak? Oczyszczoną, destylowaną. Opisaliśmy wam to w poprzednim odcinku, ale mam nadzieję, że za chwilę pojedziemy do Muzeum Przemysłu Naftowego Magdalena, gdzie pan Dudek pokaże nam, jak destylowano naftę i benzynę z ropy. Taka mała ilość, dosłownie dwie łyżeczki, a pali się już 5 minut. Tak. Na tym opiera się teraz całe bogactwo Bliskiego Wschodu. A wszystko rozpoczęło się tu. Dosłownie tu. Bo tu, gdzie stoję, też pewnie były kopanki. No, zapewne tak, tutaj na pustym polu mnóstwo ich było. Także panie Obajtek, pozwólcie nam kopać ropę. Dalej eksplorować pozwólcie ten teren mi i sprzedawać. Tankować bezpośrednio do mojej hybrydy ropę naftową. Do mojego podsiwego dieselka. Ale jak ktoś ma Passata w TDI-ku, tak, to mógłby nawet sobie spokojnie wlać. Myślę, że pompa wtryski by się pozapychał. Ale ze 100 metrów by przejechał. No, myślę, tak, z górki raczej. Natomiast ośmieliłbym się nalać do pierwszego Golfa jedynki na zwykłej pompie pracującego. Myślę, że 200 metrów mógłby nieco dalej polecieć na tej ropie. No, a ruski czołg to dojechałby nawet i do przysłowiowego Berlina. Wróciliśmy do was na cmentarz Gorlicki, który szczegółowo opisaliśmy wam w poprzednim odcinku o Gorlicach i bitwie gorlickiej, ponieważ akurat pech chciał, że minęliśmy najważniejszy pomnik ofensywy majowej 1915 roku. To jest pomnik powstania styczniowego, który mieszkańcy tych ziem postawili powstańcom styczniowym w 50. rocznicę wybuchu zrywu, czyli w roku 1913. I on został posadowiony tutaj, ale już 2 lata później, prawdopodobnie 2 maja 1915 roku, potężny wybuch pocisku artyleryjskiego zniszczył ten pomnik i urwał całą górną część pomnika, a konkretnie ten krzyż betonowy, który został złamany i trzymał się tylko i wyłącznie na żelbetowych jakby żyłach. I postanowiono, że pomimo tego, że byłoby to bardzo łatwe, zostawić pomnik bez jego restauracji jako memento straszliwych dni wojennych. Jak wiecie z naszych poprzednich odcinków i filmów, I wojna światowa była najbardziej brutalna, jeśli chodzi o los żołnierzy. Natomiast Tech chciał, że rosyjskie linie obronne były ustawione bezpośrednio tutaj na tym cmentarzu i wszystko, co tutaj istniało, zostało zrównane z ziemią. Widzieliście w poprzednim odcinku ślady po pozostałych jeszcze dzisiaj pomnikach, które istniały tutaj przed I wojną światową, które noszą na sobie liczne ślady odłamków i szrapneli. Ale to jest najbardziej charakterystyczny pomnik tego, co tutaj się działo. Jak ogromny musiał być siła wybuchu, że złamało ten ogromny żelbetowy krzyż. I tak sobie ten pomnik do dzisiaj trwa, odrestaurowany jeszcze raz gruntownie w roku 2013 i postawiono tutaj symboliczny krzyż ze stali, które jak widzimy są zbudowane z elementów stanowiących konstrukcję żelbetową. Jak każdy budowlaniec rozpozna, to jest ta konstrukcja, którą się później zalewa betonem i tworzy to niezniszczalną konstrukcję żelbetową. A teraz zobaczcie naokoło, jak wygląda pomnik. Ja już nie będę przeszkadzał, a w tle będzie skoczna, wesoła muzyczka.
Cmentarz numer 91 w Gorlicach, cmentarz wojenny, najważniejszy i największy tutaj, cmentarz upamiętniający ofiary Bitwy Gorlickiej z maja 1915 roku. I dla przykładu, podobnie jak mamy, pokazywaliśmy wam w Belgii, w Ypres, na słynnej bramie Menin, są tutaj wymienione wszystkie zidentyfikowane nazwiska ofiar alfabetycznie, od A, tutaj się kończy na G i H, tutaj J, M, S i tak dalej. Tych żołnierzy leży tutaj prawie 900. Połowa jest z wojsk austro-węgierskich, a pozostałe dwie ćwiartki to są żołnierze niemieccy i również z armii rosyjskiej, bo nie mogę powiedzieć, że Rosjanie, bo w armii rosyjskiej było równie tylu Rosjan, co Polaków, Ukraińców, Słowaków. Wszyscy, którzy znaleźli się w szponach carskiego imperium, byli siłą wcielani do armii. Jak wam już mówiłem, służba trwała lat 25, więc nie każdy dożywał końca kontraktu. A ściśle mówiąc, prawie nikt. I tu mamy przykład pamięci słoweńskich żołnierzy, którzy to Słoweńcy byli akurat w armii austro-węgierskiej, bo cała dzisiejsza powierzchnia Słowenii, Chorwacji była we władaniu Austro-Węgier, dlatego Austriacy mieli też swoją flotę wojenną, która stacjonowała w Trieście. Tu mamy typowy przykład poległego młodego oficjera, Max Weiss, leutnant, porucznik, Bayerisches Infanterieregiment Nr. 3, czyli trzeci pułk piechoty z Bawarii. Zmarły oczywiście w pierwszym dniu ofensywy 2 maja 1915 roku podczas tego szturmu, o którym wam opowiadaliśmy szczegółowo w poprzednim odcinku. Kolejni żołnierze, już nie będziemy oczywiście wszystkich czytać, tutaj z kolei pan Wilhelm Herhard, zmarły w 1915 roku w wieku 24 lat. I zobaczymy dalej, czy są też nazwiska nie niemieckie. I tutaj mamy jeszcze jeden przykład młodego żołnierza, który zginął oczywiście w pierwszym, najkrwawszym dniu ofensywy 2 maja 15 roku. Nazywał się Goswin von Braman. Fenrich, czyli chorąży 2 pułku pruskiej gwardii. Zobaczymy, jakie jeszcze ofiary skrywa ten cmentarz. Może nie skrywa, ale skrywa przed widzami, którzy jeszcze tego nie widzieli. Chodźcie. Tu mamy wspaniały obelisk w centralnej części cmentarza, na którym widnieje tablica pamiątkowa, na której inskrypcja mówi, że poświęcono ten obelisk braciom Polakom, żołnierzom polskiego pochodzenia w 3 armiach walczących przeciwko sobie, którzy zginęli w sumie za polską sprawę w latach 1914-1915 w ramach operacji Gorlickiej. Postawiono to w roku 1928. Bo tak, zastanowiwszy się, po co była ta wojna, właśnie, cytując klasyka, nikt nie wie. Po prostu 3 kuzynów pokłóciło się o wpływy. Wszyscy wyglądali tak samo i wszyscy byli wnukami królowej brytyjskiej Wiktorii. Jak spojrzycie na zdjęcia niemieckiego Wilhelma, króla brytyjskiego Jerzego, czy też cara Mikołaja II, wszyscy mieli dokładnie takie same gęby, jakby, no jak z kuriera wycięci. Zobaczcie tutaj na zdjęciach, które wam pokazujemy. Wszyscy wyglądali dokładnie tak samo. Byli jedną rodziną, więc nie to, że się nienawidzili, tylko mieli sprzeczne interesy, a ściśle mówiąc, interesy mieli wielcy przemysłowcy z tych krajów, którzy dusili się niemożliwością rozwinięcia produkcji.
I takie zakłady Krupa na przykład, albo w Wielkiej Brytanii Vickersa, chciały zarobić bardzo dużo funtów czy marek, więc musieli wyprodukować zamiast 1000 milion karabinów i w ten sposób zarobić dla swoich akcjonariuszy. Chociaż jest też taka teoria, którą głosi Rafał Ziemkiewicz, że Niemcy mieli takie analizy mówiące o tym, że państwa ententy rozwijają się tak szybko, że niedługo gospodarczo zdominują Niemcy, więc to jest ostatni moment, że Niemcy są dostatecznie silni, by jednocześnie zniszczyć Anglię, Francję i Rosję przy współudziale tych nieudolnych Austriaków. Więc von Schlieffen i Moltke zrobili ten plan jako no już taki krzyk rozpaczy, gdyż później, gdyby to zrobili, nie mieliby żadnych szans na zwycięstwo. Jak się okazało, nie osiągnęli niczego, a życie straciło w Europie 10 milionów żołnierzy, którzy wcale nie palili się do śmierci od miotacza ognia utopionego w błocie, czy też zagryzionego przez szczury w leju po bombie, gdyż bali się wyjść z uwagi na snajperów. O milionie innych rodzajów śmierci, rozszarpywaniu ciał przez szrapnele i o milionach, dziesiątkach milionów kalek, którzy wrócili bez rąk, nóg, bez twarzy nawet. Bardzo rozwinął się po wojnie przemysł kukiełkowy, że tak powiem, bo odtwarzano ludzkie twarze, gdyż były sytuacje, że odłamek urywał człowiekowi pół twarzy, ale zachowując organy. Facet miał oczy, miał czym oddychać, ale nie miał twarzy po prostu. Dosłownie nie miał twarzy, więc zakładał sobie taką maskę jak Arlekin i dzięki temu mógł funkcjonować, nie przerażając społeczeństwa. Mógł najwyżej je śmieszyć. Ale to tylko taka malusieńka dygresja antywojenna. Nie jesteśmy Oliverem Stone'em, by kręcić tutaj antywojenne agitki. Chociaż oczywiście wiemy, że wojna to absurd. I tutaj mamy bardzo ciekawy nagrobek. Dominuje nad innymi, pewnie dlatego, że jest w osi cmentarza. Ale tutaj z tej strony pochowany jest oficer Oberleutnant Franz Stepanek. Zmarły w grudniu 14 roku. Franz Stepanek, czyli prawdopodobnie był pochodzenia może słowackiego, ale był jednocześnie oficerem, czyli musiał skończyć jakąś szkołę wojskową. A tutaj leży inny słowiański żołnierz, major Albrecht Krismanić. Nazwisko prawdopodobnie chorwackie albo słoweńskie. Poległy oczywiście 2 maja 15 roku. Czyli nie tylko szeregowcy, nie tylko sierżanci, ale też oficerowie starsi byli tutaj rozrywani na strzępy przez szrapnele i paleni miotaczami ognia. Chociaż nie wiem, czy rosyjska armia posiadała wtedy miotacze ognia. No, ale śmierć po przecięciu na pół przez wybuchający pocisk artyleryjski jest równie nieprzyjemna jak spalenie przez miotacz ognia. Na cmentarzu tym 91 leżą nie tylko polegli w czasie bitwy gorlickiej, ale również żołnierze, którzy zginęli wcześniej albo później i ich ciała zostały po prostu tutaj pochowane, żeby nie walały się gdzieś na pojedynczych cmentarzach czy pojedynczych osobnych nagrobkach, ale razem ze swoimi, jak to mówią, brothers in arms. Tu na przykład jest podobnie jak na słynnym cmentarzu Langemark pod Iper. Jest kilku żołnierzy, czasami nawet kilkunastu, leżących w jednym grobie. Tu na przykład mamy samych piechociarzy, czyli szeregowców, czyli infanterii, czyli szeregowe piechoty, ich nazwiska, którzy zginęli razem 9 marca 1915 roku, gdzie indziej, nie w czasie bitwy gorlickiej. I tutaj po drugiej stronie są żołnierze, którzy byli Polakami. Tu leży dwóch Polaków. GFT, czyli Gefreita Karaś Georg i Infanterii Szkutek Georg, czyli Jerzy Karaś po prostu i Jerzy Szkutek. Polegli 9 marca 1915 roku oraz sześciu niezidentyfikowanych austriackich żołnierzy. Gefreiter, czyli starszy szeregowy. Tu kolejny przykład, że śmierć jest równa dla wszystkich i jest, że tak powiem, internacjonalistyczna. Tu jest napisane 9
Österreichische Ungarische Kriege, czyli 9 austriacko-węgierskich żołnierzy. 1915, data dokładna nieznana. Jak mówiłem, Imperium Austro-Węgierskie obejmowało kilkanaście narodów, a wobec śmierci wszyscy byli oczywiście równi. Austriacy tak samo ginęli jak Słoweńcy, Polacy, Węgrzy czy Czesi. Czesi może mniej, bo oni podchodzili do wszystkiego z dystansem, jak to opisywał Jarosław Haszek, który notabene był straszliwym, fanatycznym komunistą i prawdziwym bolszewikiem. I oprócz tego, że był genialnym pisarzem, to jako człowiek był kanalią i gnidą. Tutaj na końcu naszej podróży, a przy wejściu pierwsze z prawej strony, są zbiorowe mogiły żołnierzy armii rosyjskiej. Tu jest 66, tu jest 54, czyli 54 russische Krieger 1914-1915. Czyli zebrali tych żołnierzy poległych w czasie całej tej operacji, nie tylko w czasie Bitwy Gorlickiej, i po prostu dano im ostatnie pożegnanie, już nawet nie identyfikując ich. No bo to jednak nie zależało władzom austriackim, niemieckim na identyfikowaniu poległych wrogów. Zresztą podobnie jest na cmentarzu w Belgii, słynnym cmentarzu Tynecott, gdzie obok 12 tysięcy poległych Brytyjczyków jest też mały grób, gdzie jest pochowanych trzech nieznanych niemieckich żołnierzy, gdyż nie było komu ich zidentyfikować. I tutaj jest ostatnia mogiła 62 rosyjskich żołnierzy oraz 43 rosyjskich żołnierzy. Oczywiście przypominam, że nie byli to Rosjanie, bądź nie musieli to być Rosjanie, tylko wszystkie narody Imperium Rosyjskiego, równie dobrze mogli być to Polacy z tych terenów, niezwerbowani, a siłą wcieleni do armii rosyjskiej. I tym samym kończymy drugi film o Gorlicach, Pieśń Wojny i Ropy. Dziękuję mojemu koledze, który tu się ukrywa, Kazimierzowi, że nas, zabrał i pokazał prawdziwy początek przemysłu naftowego na świecie. No a gdybyście mieli jeszcze jakieś pomysły, co obok w okolicach Gorlic jest do sfilmowania, to napiszcie mi w komentarzu. A teraz powiem to, co zazwyczaj mówię. Dobra chłopcze, dosyć tych zdjęć.